Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmie się sprawą pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji. Pastor Chojecki został za rządów PiSu prawomocnie skazany za obrazę prezydenta Dudy i uczuć religijnych katolików związanych z Grzegorzem Braunem i Konfederacją. W Polsce nie ma już szans na odwołanie się od wyroku. Możliwość wniosku do Sądu Najwyższego o kasację może złożyć jedynie minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jednak na razie nie ma odpowiedzi z jego strony. Czego możemy spodziewać się w Strasburgu? Kto odpowie za skazanie pastora? O tym powiemy w pierwszej części programu, a następnie wojna w lubelskiej Platformie Obywatelskiej. Co tu się dzieje, kto wygra oraz co zrobić z polską wsią. O tym porozmawiamy w kontekście wyborczym z profesorem Sławomirem Kalinowskim z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Unika Żuk. Zaczynamy. Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. Dzień dobry, witam Państwa i czekam na Wasz udział w tym programie. Piszcie swoje komentarze, bierzcie udział w sądzie, czy Trybunał w Strasburgu przyzna rację pastorowi Chojeckiemu w sporze z Polską Prawa i Sprawiedliwości. Tak lub nie, a może inaczej sądzicie. Piszcie, co sądzicie. Ze mną w studiu oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. No mam ten list z parlamentu, znaczy dokładnie z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Strasburg, tu po francusku, wszystko ładnie. Ja też mam to pismo. Także dzielimy się z wami tą radosną wiadomością. Znaczy, radosną, zaraz skomentujemy. Tak, dzisiaj będzie z nami też, mam nadzieję, za chwilę mecenas Andrzej Turczyn, czyli obrońca pastora Pawła Chojeckiego. Trybunał przystąpi do rozpatrzenia powyższej skargi tak szybko, jak to będzie możliwe. Czego spodziewasz się po postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka? No, niestety spodziewam się sprawiedliwości, której za rządów PiSu w państwie katopatokomuny nie otrzymałem. No, to jest z jednej strony dobra wiadomość, że te wszystkie nasze niełatwe zabiegi, bo to wiecie, napisać taką skargę, zresztą mecenas Turczyn za chwilę o tym myślę więcej opowie, to nie było prosto, to też były tam różne rozbieżności w tych terminach, czy się zmieścimy później, no, czy to doszło w ogóle, no bo... Bo sprawa była taka, że sędzia sądu apelacyjnego, który cię skazał prawomocnie, nie wysłał pisemnego uzasadnienia wyroku. Długośmy na to czekali, parę miesięcy. W takim, można powiedzieć, ustawionym zwykle terminie, tylko... Dwa tygodnie chyba powinien to zrobić, ale oczywiście to jest taki termin, że on tam żadnych konsekwencji nie ponosi, czyli może sobie bimbać, kiedy chce. No a nam termin leciał. No różne takie były sprawy, no przecież jeszcze poczta mogła zawieść. Suma summarum udało się i Trybunał Praw Człowieka przyjął skargę. Przyjął, już ma oficjalny numer, to wszystko leci. I nazwa Chojecki przeciwko Polsce. No jak, właśnie, jak się z tym czujesz? To jest słabe. No, czuję się trochę tak, jak apostoł Paweł musiał wystąpić do sądu rzymskiego przeciwko swojej religijnej ojczyźnie, kiedy przywódcy religijni, tacy różni Ziobry, czy no nie wiem, jak to tam powiedzieć, Kaczyński tamtych czasów, stwierdzili, że no, on nie ma prawa jako Żyd, jako też faryzeusz, głosić tych swoich poglądów w ojczyźnie. Donieśli na niego, chcieli go zabić najpierw. To zresztą w moim procesie też to wezwanie do zabicia mnie wielokrotnie się pojawiało u tych urażonych katolików. No nie zabili mnie, no to proces. Dokładnie taką samą historię miał apostoł Paweł. I kiedy w sądzie widać było, że sprawa się przeciąga, że następuje korupcja, przekupstwo i różne takie rzeczy, no to on powiedział, odwołuje się do Trybunału Europejskiego. Czyli do tamtejszego Rzymu. Do tego odwołuje się
do cesarza i rzeczywiście został wysłany na proces do cesarza. Także no, jakaś analogia, widzicie, dość mocna w tym jest, choć chciałbym, żeby obywatele polscy nie musieli odwoływać się do Strasburga w wołaniu o sprawiedliwość. Tutaj za pomocą pewnych takich kruczków mi uniemożliwiono odwołanie się do Sądu Najwyższego, który jestem przekonany, że tu w Polsce by mnie uniewinnił, bo podobne procesy tak się kończyły, ale to się nie udało. Miał piłeczkę tylko Ziobro i ten wybrany przez PiS rzecznik praw obywatelskich. Pan Wiącek, i rzeczywiście, ale to się działo wszystko za poprzedniego rządu. To się działo za PiSu. Wiącek stchórzył, mówię to z pełną odpowiedzialnością, Wiącek stchórzył i przybił pieczątkę, że ten proces jest wszystko tam okej. No mam nadzieję, że kiedyś się przed Polakami będzie z tego tłumaczył. No to, że Ziobro... Rzecznik praw obywatelskich powiedział, że nie wniesie kasacji. Wszystko jest super w tym procesie. Nie ma żadnej podstawy. Czekasz na odpowiedź. Później był Ziobro, a potem były wybory. Zobaczcie, że to się jeszcze działo w mrokach pisowskich. W zeszłym roku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, kto wygra wybory. Dlategośmy się śmiali, no, że Ziobro, który przecież stał za tym procesem i za całą nagonką na telewizji Jedź Pod Prąd, bo to nie tylko ten proces, prokuratura i inne jeszcze rzeczy robiły, no o tym kiedy indziej. Przypomnijmy, prokurator Ziarkiewicz w lubelskiej prokuraturze i jego kolega, prokurator Malinowski, który nadzorował... Malicki, przepraszam, to mi się z Maliniakiem kojarzy. Już troszkę lepiej to nazwisko przez siebie, poznałem. No właśnie, który jest jego najbliższym współpracownikiem, ale mamy już, słuchajcie, na łączach mecenasa Andrzeja. Jeszcze jest po stronie ministra Bodnara, a dokładnie już po stronie nowego prokuratora krajowego, pana Korneluka. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Chojeckiego. Witam cię serdecznie, Andrzeju. Dzień dobry. Dzień dobry, Andrzeju. My tu rozmawiamy oczywiście o skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie pastora, której jesteś autorem, i o piśmie, które dostaliśmy ze Strasburga, że Strasburg zajmie się sprawą pastora Chojeckiego. Powiedz, czego ty się spodziewasz po tym postępowaniu w Strasburgu? Ja się spodziewam, może nie czego się spodziewam, no bo to mi trudno powiedzieć, przyszłości nie znam. Mogę powiedzieć, czego bym oczekiwał. Oczekiwałbym obnażenia tego, co się wydarzyło w postępowaniu karnym w Polsce, i oczekiwałbym, żeby Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu źle ocenił postępowanie i zdyskredytował to, co się wydarzyło w postępowaniu sądowym w Polsce. No właśnie, ale jak oceniacie szansę na to, że rzeczywiście Trybunał w Strasburgu stwierdzi, że to pastor Chojecki miał rację, a nie Polska, bo sprawa nazywa się Chojecki przeciwko Polsce. Andrzeju, jak oceniasz te szanse? Wydaje mi się, że skarga została napisana na podstawie argumentów, którymi posługiwał się już wcześniej Trybunał. Myślę, że w skardze nie ma jakiejś nowości, tylko odwołanie jest do argumentów, które dotychczas prezentowane były w orzecznictwie Trybunału, i no, w związku z tym jestem przekonany, że skarga odniesie oczekiwany skutek. Znaczy przekonany, no chciałbym, albo myślę, że powinna odnieść oczekiwany skutek, no bo skoro ja się posługuję tylko tym, co Trybunał już wielokrotnie mówił, między innymi mówił do nierozumnej Polski, no to myślę, że Trybunał powtórzy swoje argumenty i swoją argumentację i znowu powie: Polsko, jesteś nierozumna, nie można tak prowadzić postępowań karnych. To ja się zapytam, jaki był główny argument właśnie za tym, żeby Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uniewinnił pastora, czy można powiedzieć, że wykazał winę przyznał mi rację, Polski, czy przyznał rację pastorowi Pawłowi Chojeckiemu w tym procesie. Jaki główny argument użyłeś w skardze do Trybunału? Trybunał nie uniewinnia, bo my mamy proces, postępowanie karne, które zostało prawomocnie zamknięte. I w rozumieniu wyroków, które zapadły przed sądami polskimi, Paweł Chojecki jest winny.
obiektywnie Paweł Chojecki może nie być winny. I dążymy do tego, żeby Trybunał w Strasburgu powiedział, że Paweł Chojecki to jednak nie był winny. I w związku z tym stwierdza to Trybunał przy pomocy następujących argumentów. Podstawowy argument jest taki, że Paweł Chojecki korzystał z przysługującej każdemu obywatelowi wolności słowa, że miał prawo mówić to, co mówi, nawet jeśli komuś się to nie podobało, nawet jeśli te słowa były trudne, ciężkie do przyjęcia, to w żaden sposób te słowa nie kwalifikowały się do tego, żeby kneblować usta Pawłowi Chojeckiemu. Bo Paweł Chojecki nie nawoływał do żadnych niepokojów społecznych, bo Paweł Chojecki nie wzywał do żadnych samosądów. Paweł Chojecki mówił tylko to, co sobie myśli. A że mówił w taki sposób, że się to komuś nie podobało, to ten ktoś mógł nie słuchać. Natomiast nie można w porządku prawnym, który obowiązuje również w Polsce, bo na podstawie konwencji międzynarodowych, zabraniać komuś mówienia tego, co myśli. No ale jednak polski sąd prawomocnie skazał pastora Pawła Chojeckiego między innymi z tych paragrafów obraza prezydenta Andrzeja Dudy, a także obraza uczuć religijnych katolików. Tam jeszcze były inne paragrafy, ale to wydaje się jako główne zarzuty przeciwko tobie. No powiem jako ciekawostkę, to Andrzej też to wielokrotnie podnosił, ale dla takich ludzi, którzy nie są prawnikami, to może jeszcze nie wyłapaliście tego, że we wszystkich tych dokumentach procesowych, od aktu oskarżenia, wyrok pierwszej instancji i klepnięcie drugiej, nie ma powiedziane konkretnie, za jakie wyroku, w samej sentencji wyroku, że winien jest jakiegoś tam zbrodni, przestępstwa i tak dalej, nie ma, za jakie konkretnie słowa ja zostaję skazany. I sędziowie no, gimnastykują się. Zobaczcie, ten ostatni sędzia już w sądzie apelacyjnym no, wymienił jakieś takie rzeczy, na przykład, że no, tam z zewnątrz jakieś katolicko-narodowe coś tam jest, nawet nie wiem co, a w środku zgniłe kacapskie jajco. No to przecież zobaczcie, teraz mamy aferę przez wywiad czeski, że Ruscy sponsorowali tu przeróżne takie katolicko-narodowe organizacje. Już i sławny jest w tym śledztwie Dominik Tarczyński, który często był ten Voice of Europe tej ruskiej tuby gościem. Teraz do rzeczy już jest no, podejrzewane o jakieś niecne związki. Noż to przecież to jest ilustracja tego, o czym ja mówiłem. Także słabo się starzeje, że tak powiem, to moje niby przestępstwo przez sąd ten już apelacyjny w Lublinie podnoszone. Także to jest kpina w ogóle ze sprawiedliwości. Już nie mówię o wolności słowa, tylko tam praktycznie nie ma za co skazać. No a jednak wyrok jest, zobaczcie. Rzeczywiście jeszcze pokażemy Państwu tych, którzy byli powiedzmy oburzeni przez to, co mówił pastor Chojecki o Kościele katolickim. Ci, którzy byli oskarżycielami posiłkowymi, również nazywani przez pastora hejterami i ich związki, czy z Grzegorzem Braunem, czy z Konfederacją, czy właśnie prorosyjskie ich wystąpienia. Ja tu mam już od was komentarze. I sonda jest. Paweł Zawadzki, powolność do Strasburga, trochę głupio. Trochę głupio, Andrzeju, zgadzam się. Jak byś odpowiedział naszemu widzowi? Nie wiem, co mam powiedzieć. Trochę głupio, ale komu? Chyba Polsce, bo mi nie. To rzeczywiście może i trochę głupio, tylko to głupio to powinny się tym zajmować organy państwa, którym powinno być głupio. No, na etapie, w którym kończyło się postępowanie karne w sprawie Pawła, no nie było komu być głupio. No, mieliśmy nadzieję, że po wyborach będzie komu miało być głupio. No, jeszcze nie okazało się, czy tym nowym jest głupio za to, co się wydarzyło. Póki co jest jakieś milczenie. No nie wiem, no mi głupio nie jest, no, a innym być może być powinno. Pastor Paweł Chojecki, jest ci głupio, że to przed Trybunałem Europejskim musisz walczyć o sprawiedliwość?
tak jak w tym filmie, którego jesteś współautorem wraz z mężem, był najpierw serial Chojecki Kasacja. W tę sobotę, zobaczcie, jaka fajna tu taka boża koincydencja, że my robimy premierę tego filmu w sobotę, a już po niedzieli dostajemy, to pismo jest datowane, wysłane z 28 marca ze Strasburga, także zobaczcie, jak to się zazębiło. Wstyd mi jest, że państwo polskie jest dalej przesiąknięte taką mentalnością katopatokomunistyczną, że nie ma tu wolności słowa i nie ma sprawiedliwości, bo to są dwie cechy komunizmu i inkwizycji katolickiej, że nie ma wolności słowa i wyrok zapada przed, że tak powiem, rozpoczęciem postępowania. Nie? Czyli tylko jest, dajcie mi człowieka, paragraf, wskazanie już się znajdzie. To jest właśnie katolicko-komunistyczne sądownictwo. I niestety ja myślałem, że już 30 lat po tym rzekomym obaleniu komuny, to w Polsce już katopatokomuna przestała rządzić. Przynajmniej no, rozumiem, gdzieś jeszcze w jakichś dolnych zakamarkach, ale sąd apelacyjny, żeby nie zobaczył ustawki tego procesu, kiedy mecenas Turczyn, inni wykazywali, że po pierwsze wolność słowa, że to nie są żadni pokrzywdzeni, że oni realizują zemstę, realizują misję zamknięcia telewizji Idź Pod Prąd, że to są zadeklarowani antysemici, którzy ze mnie blondyna o niebieskich oczach, jakiegoś Żyda, rabina robią i to jest ich nienawiść. Mówią, że ja jestem jakimś przedstawicielem syjonizmu baptystycznego. To wszystko na sali rozpraw, to wszystko sędziowie słyszeli i jednak przyczynili się do tej zbrodni sądowej. To jest mi wstyd za Polskę. Na czacie możecie znaleźć link i w opisie tego programu do filmu Chojecki Kasacja. Wtedy dowiecie się, jak to wyglądało od początku. Andrzeju, do ciebie mam pytanie jeszcze o postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu. Jak to będzie wyglądało? Czy pastor Chojecki będzie musiał jeździć do Strasburga? Czy to się będzie jakoś inaczej odbywało? Szczerze, to jeszcze tego nie weryfikowałem, bo jeszcze nie miałem przyjemności zajmować się takim postępowaniem. Ale wydaje mi się, że jest przed Trybunałem rozprawa, ale tam w tym piśmie było napisane, że tam jakoś specjalnie nie zapraszają do tego Strasburga, że postępowanie odbywa się w formie pisemnej. Nie wiem, trwa to długo, w związku z tym jeszcze będzie czas na to, żeby się dowiedzieć i zastanowić, jak ma to przebiegać. A to ja jeszcze mam takie pytanie, co by było, gdyby, tak zapowiem, powiedzmy teraz prokurator krajowy pan Korneluk, no jednak zdecydował się na ten ruch, który mu przysługuje, czyli zgłosił kasację do Sądu Najwyższego i ten sąd by mnie uniewinnił, to co wtedy? Skarga staje się bezprzedmiotowa. Jak? Normalnie. No nie ma już orzeczenia, które, czy może się okazać, albo może być taka sytuacja, że nie będzie już istniało orzeczenie, które podlega skardze do Trybunału. Czyli rozumiem, że wtedy wyślemy taką informację, że tu jednak Sąd Najwyższy uniewinnia i oni kasują temat. Tak, ale jeszcze tego sąd nie zrobił, a nawet nie ma stosownej skargi, w związku z tym nie rozpalałbym emocji w tym zakresie. No właśnie, ale tutaj też myślę, że mogą się polski sąd, jeżeli by była taki wniosek o kasację wystosowany na przykład przez ministra Bodnara do Sądu Najwyższego, później Sąd Najwyższy, rozumiem, że może też wrócić tą sprawę do sądów niższej instancji i w tym momencie byłby taki wyścig Europejski Trybunał Praw Człowieka kontra polskie sądy w sprawie pastora Pawła Chojeckiego, bo tak jak mówiliście, te postępowania przed Europejskim Trybunałem w Strasburgu trwają latami. Mieliśmy do czynienia z takim procesem w sprawie Dody Rabczewskiej, piosenkarki, która też była oskarżona i skazana prawomocnie w Polsce za obrazy uczuć religijnych katolików, czy ogólnie chrześcijan. Katolików, bez żadnych chrześcijan. No chrześcijanie mówiła, nie donoszą do sądów na swoich przeciwników ideologicznych, tylko za to, co oni mówią na temat ideologii, religii i tak dalej.
Tak, doda... Także to robią katolicy, taki paragraf 196, episkopat sobie z komunistycznym rządem jeszcze wynegocjował, czyli jest to jak gdyby część umowy okrągłego stołu, no i cały czas ten 196 służy do nękania ludzi. PiS, kiedy był u władzy, jeszcze to taka jedna kobita z PiSu się chwaliła, że 3000 osób w ciągu 10 miesięcy rozpoczęliśmy postępowania ze 196. Europosłanka Beata Kempa, jeśli mnie pamięć... Jakoś tak, ale już krótko. Nie myli. Andrzeju, w takim razie też będziemy czekać te 8 czy więcej lat. Macie jakieś prognozy? Nie. Nie wiadomo, to może być nawet dłużej. Po prostu będziemy czekać. Jeżeli będzie się to toczyło normalnym trybem, to pewnie już zatarcie skazania dawno nastąpi i będziemy czekać na tą, nie wiem, czy dobrą, czy złą, czy wątłą, czy marną, ale satysfakcję z tego rozstrzygnięcia, które być może zapadnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Niestety się to tak toczy, długo to trwa, dużo jest skarg. Przeciwko Polsce chyba ilość skarg w okresie rządów narodowo-socjalistycznej partii istotnie wzrosła. No, na tym polega narodowy socjalizm, że się ludziom zabrania żyć według własnego uznania, tylko trzeba żyć według uznania narodowych socjalistów. W związku z tym ludzie się buntują, składają skargi, zapadają orzeczenia nie takie, które powinny zapadać. No więc będziemy czekać. Będziemy czekać, a jeszcze może ostatnie pytanie odnośnie artykułu 196, czyli obraza uczuć religijnych. Czy macie nadzieję, że ten rząd coś zrobi w sprawie tego artykułu, czy go zmieni, jego treść, czy w ogóle zniesie ten paragraf? Na ten temat Adam Bodnar, jeszcze jak był rzecznikiem praw obywatelskich, wypowiadał się, z tego co pamiętam, że nie znieść tego paragrafu, ale może zmienić jego brzmienie. Była to wypowiedź dla naszej telewizji, nasi Polonusi tam z New Jersey. Piotr Matys był na spotkaniu, nagrał tę wypowiedź, widzieliście. I takie rzeczywiście wtedy było stanowisko, wtedy senatora Bodnara, żeby nie tego artykułu nie likwidować, ale wyszkolić prokuratorów, tam nie wiem czy sędziów, żeby to nie miało takiej postaci jak zapisu. Andrzej, czy chciałbyś coś dodać? Masz nadzieję, jeśli chodzi o rząd Platformy? Ostatnio jesteś krytyczny w kilku sprawach odnośnie rządu koalicji 15 października. Nie wiem, czy jestem krytyczny. Nie jestem entuzjastą jakimś specjalnym, bo chciałbym, żeby podatki obniżyli. Bo samym zadowoleniem z tego, że coraz bardziej widzimy, jacy PiS-owcy to byli złodzieje, to z tego się gospodarka nie polepszy. Natomiast jeśli chodzi o artykuł 196 kodeksu karnego, to nie myślę, żeby go ktoś uchylił. Zresztą nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, że takie regulacje mogą istnieć. One muszą być tylko stosowane w sposób należyty. Ale to tak jest zawsze, bo prawo zależy w czyich jest rękach. Tak jest stosowane. Ten sam przepis może być wykorzystywany z pożytkiem i z niekorzyścią dla Polaków, więc myślę, że przepisu nikt nie zlikwiduje. Być może będą jakieś próby zmiany. Zresztą kodeks karny powinien ulec zmianie, bo my mamy kodeks karny po rządach PiS-owców bardziej surowy niż za czasów takiej dobrze czerwonej komuny. No może poza tym, że kary śmierci nie ma, ale surowość przepisów jest porażająca i ubezwłasnowolnienie sędziów, którzy mają wyroki wydawać, więc kodeks karny wymaga poważnej zmiany czy poważnych zmian. Być może w ramach tych zmian dojdzie do jakiejś zmiany tego przepisu. Ja bym chciał jednak, żeby zlikwidować ten przepis i zamienić go jakimś innym, żeby nie było o tych uczuciach religijnych, tylko zamach na, powiedzmy, kult religijny, czy na ludzi, na zgromadzenia religijne, żeby to w sposób całkowicie taką uznaniowość, jaka w moim procesie się okazała, żeby całkowicie wyrzucić poza nawias wokandy. I jeszcze druga rzecz, że zobaczcie, mam nadzieję, że ta moja sprawa przysłuży się wreszcie, tu dziennikarze oczywiście
obdzwonieni, czy ta pseudo czwarta władza, wiecie, że część dziennikarzy znaczna służyła PiS-owi, służyła rządom, dlatego zamilczała ten proces, ale że w końcu się to przebije. Dziękuję każdemu, kto ten film sobotni podał. Dzisiaj jeszcze proszę też o to, żebyście go gdzieś podawali swoim znajomym, bo to był pierwszy przypadek w historii Polski, nie tylko w historii tej po 89 roku, pierwszy przypadek w historii Polski, że na ziemiach polskich władza świecka zajęła się rozstrzygnięciem sporu teologicznego, dogmatycznego pomiędzy dwoma kościołami. Czyli zajęła się tym, co inkwizycja się miała robić, nie? Czy mi wolno w taki, a nie inny sposób krytykować dogmaty, nie ludzi, tylko dogmaty katolickie, nie? Także no to jest ewenement, do czego doszła ta banda pisowska, do jakiego takiego wynaturzenia polskiej wolności i tolerancji. I mam nadzieję, że ten proces, ten film, to, co teraz też robimy, że to gdzieś wreszcie obudzi sumienia Polaków i zmusimy elitę do reagowania we właściwy sposób, żeby wrócić do wolności i tolerancji w Polsce, a nie żeby ciągle kłaniać się przed biskupami i ich żądania w każdej sferze, także prawnej, także kodeksowej, życia społecznego Polaków realizować. Zaraz pokażemy fragment. Może być trudno. Może być trudno, no bo znaczy trudno pod względem czasowym, no bo jednak setki lat Polska tkwi w tym, co się nazywa kontrreformacją. Zaczęło się paręset lat temu i nic się nie zmieniło w tym czasie, więc ja z przerażeniem patrzę na te afery pedofilskie, które wybuchają cały czas. Ten rzymski kościół jest podpalony, można powiedzieć, tymi aferami, a wierni chyba nie bardzo reagują. To jest dla mnie w ogóle przerażająca sytuacja, że ludzie się nie posługują rozumem w dokonywaniu ocen. Chociaż na przykład nasz widz i przyjaciel Maciej Machała pisze: najbardziej uczucia religijne katolików obrażają sami katolicy. Wystarczy posłuchać opinii o księżach. Rzeczywiście często aż uszy. W każdej imprezie jest taka sekcja narzekanie na księdza. Za chwilę pokażemy wam fragment filmu Skazany za Dudę i Kościół Chojecki, kasacja. Pokażemy hejterów, którzy donieśli na pastora do prokuratury Ziobry. Ale ja jeszcze podziękuję ci serdecznie, Andrzeju, za twój udział, za twój komentarz i za skargę, za cały udział w procesie pastora Pawła Chojeckiego. Dziękuję ci serdecznie. Mecenas Andrzej Turczyn, adwokat, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Będziemy się jeszcze pewnie nie raz widzieć odnośnie tej skargi i procesu, który rozpocznie się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Chojecki kontra przeciwko Polsce PiS-u, jak dopowiada pastor Chojecki. A ja zapraszam na fragment filmu i wracamy za moment. Mam nadzieję, że już będziemy rozmawiać także o polskiej wsi z profesorem Sławomirem Kalinowskim. Najpierw myśleliśmy, że to są jacyś ludzie spontaniczni, ale później widać było, że jest to akcja zorganizowana. Powstawały strony internetowe czy kanały na YouTube, które nas prześladowały. Ci ludzie no, posuwali się do przestępstw, grozili mi wielokrotnie śmiercią, czy mojej rodzinie, moim dzieciom, nawet wnukom. Jeden z nich no, zniszczył wejście do naszej siedziby i oblał je fekaliami. Kiedy to nie skutkowało, a my dalej nadawaliśmy, wtedy skrzyknęli się, nie kryli tego. Media narodowe też w tym brały udział. Także jeden z przedstawicieli Konfederacji tu w Lublinie skrzyknęli się, żeby złożyć donos do prokuratury, że rzekomo obraziłem ich uczucia religijne.
to film Skazany za dodaj Kościół, Chojecki Kasacja, możecie znaleźć na naszym kanale. Jeszcze zanim o wsi powiedzmy... Ostatnie zdanie, bo pożegnaliśmy mecenasa Turczyna, to już tak bez niego powiem o nim. Studiujemy tu sobie Księgę Mądrości, Księgę Przysłów Salomona i tam w 18 rozdziale pod sam koniec jest taki werset z pamięci, go zacytuję, że no nawet krewny może cię w dupę kopnąć, może ci zaszkodzić. Ale niektórzy przyjaciele to staną się twoim bratem w niedoli. I tego właśnie doświadczyłem z wieloma ludźmi, ale także z mecenasem Turczynem. On nie jest moim krewnym, nie? I poznaliśmy się, on był na studiach, ja już po studiach, ja mu mówiłem Ewangelię o darmowym zbawieniu i to, co tutaj Jezus przekazał. Andrzej się tym zainteresował i tak zostaliśmy braćmi w Chrystusie i przyjaciółmi. Czyli dawno, dawno temu, lata 90. I tam Andrzej wyjechał do Koszalina, nasze drogi tam się rozeszły na długi czas, no i potem ten pisowski, katolicki proces, nie? I szukam, no, najpierw adwokata w Lublinie. Do trzech poważnych, dwóch mężczyzn, jednej kobiety, z takich opcji liberalno-lewicowych też, wiecie, żeby nie było, nie? Spróbowałem poprosić, żeby mnie reprezentowali w sądzie. Oczywiście na początek każdy się zainteresował, super sprawa, bo to i medialna, i taka, no też wiecie, pierwsza w historii Polski. Na drugi dzień we wszystkich tych trzech lub czterech kancelariach dostawałem odpowiedź, niestety nie zajmiemy się pana sprawą. A myślisz, dlaczego takie odpowiedzi dostawałeś od jednej, drugiej, trzeciej kancelarii? A teraz wynik wyborów, zobacz, lubelskim. A to pato komuna 47%. O tym porozmawiamy, tak, w następnej części Ci ludzie programu. Chcieli się zająć, ale oni wiedzieli, że będą, że ich środowisko zje za to, że się zajmą tą sprawą. No i wtedy telefon do przyjaciela z drugiego końca Polski. Andrzej przyjechał, przyjeżdżał wielokrotnie. Także no rozumiecie teraz, co to znaczy prawdziwa przyjaźń i rozumiecie, co to znaczy kołtuństwo, szczególnie tu w Polsce Wschodniej. Ale ja się stąd nie przeprowadzam. Ja chcę, żeby wolność tu dotarła, na Lubelszczyznę też. Oczywiście do całej Polski, do wszystkich wsi, powiatów, gmin i tak dalej. Pytanie jeszcze, co mogą zrobić nasi widzowie w twojej sprawie? No bo chyba nie pojadą ze tobą do Strasburga, chyba że... No na razie i mnie nie wzywają, chociaż nie jest to wykluczone, ale na razie takiej... Myślę, że to jest dość prosta sprawa. Tu wiecie, dokumenty są tak jasne, tu akt oskarżenia jest tak dziadowski, te wyroki, jeden taki, drugi śmaki, sędziowie sobie wybierają jakieś smaczki wyrwane z kontekstu, kacapskie jajco, ten jakieś zjawy, nie wiadomo co. O, wiecie, także to jest oczywiście proste do ocenienia takiego na poziomie prawnym. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby więcej taki proces w Polsce się nie powtórzył, żeby nie było takich ludzi jak ja, którzy będą musieli latami cierpieć różne rzeczy. Już tam nie będę tam tego opowiadał, to w filmie możecie zobaczyć, że to rzeczywiście wstrząsnęło naszym życiem, bo to całej rodziny, naszego kościoła, ale przede wszystkim wstrząsnęło zaufaniem do państwa polskiego, że uczciwego człowieka można tak jak za stalinizmu, tak jak za inkwizycji katolickiej zgnoić na podstawie donosu, bez żadnego dowodu, bez niczego praktycznie. No, to już nie będę się tego wspominał, bo to niepotrzebnie, no, uczucia wracają. To, co możecie zrobić, no to pomóc nagłośnić tę sprawę. Obdzwonieni, ruskie onuce i tak dalej, będą próbowali to dalej zamilczeć. Dalej będą mnie gdzieś tam obrzucać błotem, bo taka jest ich metoda. To każdy teraz taki znany był w ostatnich latach proces w Finlandii, gdzie właśnie taką youtuberkę ruska agentura zaszczuwała ze wszystkich stron i potem no to rząd Finlandii wziął się za tych zaszczuwaczy, zniesławiaczy i tak dalej. No, w Polsce to jeszcze daleko, oni brylują. Ale tutaj też brylują. Wspominaliśmy w filmie, że Radosław Patlewicz, który jest oskarżycielem posiłkowym w twoim procesie, który też był tym, który doniósł do prokuratury na ciebie, już ABW zajęło jego książki w takim postępowaniu
o antysemityzm. Także już coś tam się dzieje, to nie coś jest tam, tak, że... Coś tam się dzieje, ale mówię... reakcji. Dla mnie jest ważne, żeby o tej sprawie usłyszał każdy Polak i zajął sobie stanowisko. Wyrobił sobie stanowisko. Dlatego ten film jest tak ważny. Stąd jeszcze raz proszę, żebyście na mediach społecznościowych zrobili naprawdę szum, dobrą robotę. Tam już się dzieje, szczególnie na Facebooku, to tam już gdzieś do 50 tysięcy ludzi dotarł w ciągu paru dni, na YouTubie do kilkunastu tysięcy. Także jest dobrze, ale może być zawsze w tym obszarze lepiej. Także o to was proszę, o nic więcej. Wysyłajcie, wklejajcie, pokazujcie znajomym. Będzie niebawem wersja angielska. No to poprosimy Polonię o pomoc, bo z jednej strony ten proces, ta cała skandaliczna, haniebna sprawa, ta zbrodnia sądowa, religijno-polityczna, ona powinna wzbudzić refleksję nad stanem prawa, nad stanem państwa i społeczeństwa polskiego, ale też oczywistym jest, że tam jest konflikt. Czy to katolicy ze swoimi sakramentami mają rację, czy Biblia, która nie mówi nic o sakramentach, i ten pastor, który mówi, że zbawienie jest za darmo, nie za wasze sakramenty, że wy oszukujecie ludzi. To, żeby dotarło pod każdą polską strzechę, to ja już będę szczęśliwy i mi tam, co Strasburg zawyrokuje, to już tam przeżyję, ale to, że każdy by Polak musiał się zastanowić nad tym, jaka jest prawda, czy Kościół mówi prawdę, czy Jezus Chrystus, to będzie moje największe zwycięstwo. I tym akcentem zakończymy ten nasz pierwszy temat programu. Jeszcze mam cząstkowe wyniki sądy, w której dalej możecie brać udział. Czy Trybunał w Strasburgu przyzna rację pastorowi Chojeckiemu w sporze z Polską PiS? Na tak jest 90% głosów, na nie 8%, inaczej 2%. Czyli jednak ludzie, nasi widzowie przynajmniej, wierzą w Strasburg. I wierzą właśnie w tą europejską sprawiedliwość. Tam nie ma tej katolicko-komunistycznej mafii. Tam po prostu sędziowie zobaczą, nie ma niczego, wyrok wyrzucić i tyle. No to powinni polscy sędziowie, zresztą widzieli. Tylko nie ulegli presji. No i taki mamy wyrok. Taki mamy wyrok, drodzy państwo. Sorry, taki mamy wyrok, parafrazując jedną z komisarek. Przechodzimy do następnego tematu. Będziemy rozmawiać, co zrobić z polską wsią, jak zagłosowała, dlaczego tak zagłosowała i co musi zrobić koalicja 15 października, żeby odbić mieszkańców polskiej wsi. To za chwilę. A z nami jest już profesor Sławomir Kalinowski, ekonomista z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam, witam. Witamy, jest z nami też nasz redaktor naczelny, pastor Paweł Chojecki. My w tej części programu porozmawiamy o tym, co się zadziało, mówiąc kolokwialnie, w tych wyborach, jeśli chodzi o polską wieś. Frekwencja na wsi była w tegorocznych wyborach samorządowych wyższa niż w miastach i to też spowodowało takie wyniki, jakie zobaczyliśmy. I zapytam pana profesora o to, co pan profesor zapytał niedawno na Platformie X. Czy koalicja 15 października jest w stanie odzyskać wieś i rolników, panie profesorze? To jest bardzo trudne pytanie. Ja celowo to pytanie zadałem na X-ie, czy faktycznie oferta, którą koalicja 15 października pokazuje, czy oferuje mieszkańcom wsi, jest w stanie ich przyciągnąć. Ja niestety mam dość duże poczucie, że niekoniecznie tak jest. A dlaczego? Między innymi dlatego, że wieś, i to z różnych badań wynika,
ma większe oczekiwania w stosunku do polityków. Dlaczego ma większe oczekiwania? Ja tutaj mówię o oczekiwaniach takich bezpośrednich, no, można byłoby to nazwać roszczeniowością, takim dość dużym uproszczeniu. No i właśnie ta roszczeniowość powoduje, że możliwości spełnienia tychże roszczeń są w przypadku koalicji 15 października oczywiście mniejsze. Musimy pamiętać, że wieś to nie to samo co rolnicy. Zaledwie 20% mieszkańców wsi pracuje w rolnictwie. Czyli z prostego rachunku wynika, że większość jednak w tym rolnictwie nie pracuje. I te oczekiwania rolników i oczekiwania wsi są na pewno inne i na pewno no, warte rozmowy i poszukiwania takich rozwiązań, które by mieszkańców wsi no, mogły w jakimś stopniu zachęcić do głosowania. Ale musimy jeszcze pamiętać o jednym. Wieś to zarówno wieś położona wokół dużych aglomeracji, i ta wieś zwykle głosuje na którykolwiek z podmiotów koalicji 15 października, no i wieś peryferyjna. Te potrzeby tej wsi peryferyjnej, czyli oddalonej od dużych miast, są znacznie inne. I tu nie wystarczy tylko mówić o takich postulatach, których najczęściej, najłatwiej antagonizować, czyli mówię tu o sprawie aborcji, pigułki dzień po, czy też innych takich światopoglądowych. W tym przypadku to się nie spełnia. Przypomnijmy, jeśli chodzi o wyniki wyborów, no to oczywiście na wsi wygrało Prawo i Sprawiedliwość. I no, zastanawiam się po prostu, dlaczego wieś głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, nadal głosuje na PiS po tych 8 latach. Musimy pamiętać, że wieś jest w większym stopniu konserwatywna niż miasto, co wykazują też wszelkie badania socjologiczne, ale też tutaj przy takim, powiedzmy, znaku, że mówimy tutaj o wsi tej bardziej oddalonej od dużych miast. Ona jest bardziej konserwatywna. Ona zwraca uwagę na inne elementy niż obywatele czy mieszkańcy miast i na to trzeba zwrócić uwagę. Dlaczego głosują mieszkańcy wsi na PiS? No to właśnie się kręci wokół tych dużych tematów, które obaw pewnych związanych z aktualną sytuacją, ze zmianą władzy, bo przecież dotychczasowa władza dawała, w cudzysłowie oczywiście to mówię, pewne środki, może ta nowa nie da. To ten konserwatyzm również prowadzi do tego, że głosują na osoby, które się wywodzą z tej grupy społecznej. Tutaj mówię o radnych, a oni bardziej, częściej to są lokalni mieszkańcy, którzy mieszkali od lat w tej samej miejscowości, a tym samym są już zdani pozostałym, a bardzo często to są osoby, no skoro urodziły się na wsi, skoro tam się wychowały czy mieszkały, no to są osoby w większym stopniu konserwatywnie niż mieszkańcy miast. Panie profesorze, jeszcze interesuje mnie taka sprawa. Nie wiem, czy ktoś to badał, bo często widzimy na tych powyborczych mapach linię zaborów i że mniej więcej tam, gdzie był zabór rosyjski, tam, gdzie był zabór austriacki, mamy te właśnie bardziej konserwatywne nastroje, a tam, gdzie był zabór, powiedzmy ogólnie pruski, choć nie jest to dokładnie, tam mamy bardziej te liberalne tendencje. Czy także to widać w polskiej wsi, tej peryferyjnej, czy też no, nie mamy takich badań w ogóle? Takich badań nie ma, ale faktycznie ja kiedyś nawet wrzucałem na X-a, że ale tu porównywałem wybory parlamentarne bodajże z sytuacją gospodarczą, a to jeszcze porównywałem właśnie z zaborami. I faktycznie, mimo że tyle lat od scalenia Polski minęło, tyle lat już właściwie te zabory
no, nie powinny funkcjonować, to one ciągle są widoczne. To samo potwierdza monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Potwierdza, że te zabory, ta sytuacja ekonomiczno-społeczna w dużej mierze pokrywa się. Ostatni monitoring pokazał jeszcze inną sytuację, że ta sytuacja troszeczkę idzie tak w poprzek Polski. Ale faktycznie wiele badań potwierdza, że te zabory mają duży wpływ na zarówno sytuację gospodarczą, bo tutaj sieć dróg chociażby, która powoduje, czy połączeń kolejowych, która powoduje większą łatwość lub też trudność, w zależności, w którą stronę patrzymy, migracji, przenoszenia się do dużych miast, czy sieci dużych i mniejszych miast. To wszystko wpływa na sytuację tych mieszkańców, a w efekcie wydawane poglądy. Panie profesorze, napisał pan też na platformie X: wybory po raz kolejny pokazały, że łaska pana wyborcy, w nawiasie, na pstrym koniu jeździ. Część osób dostała czerwoną kartkę, część ostrzeżenie, a inni osiągnęli nadzwyczajny sukces. Gdy ktoś poczuje się zbyt pewnie, może mieć utarty nos. I zapytał pan, komu według was najbardziej utarto nosa? To ja zapytam pana w takim razie, komu utarto najbardziej nosa według pana profesora? Ja myślę, że tych osób z utartym nosem jest wiele. Przede wszystkim no ci, co przegrali, no to jest bardzo jasny sygnał, że ten nos mają utarty. Ale kto przegrał, ci, co spodziewali kto, się... Kto przegrał, bo właśnie, tutaj tak. To też zdania są podzielone. Tak, właśnie o to chodzi, że ci, co się spodziewali, że dostaną wyższe poparcie, to również są przegranymi w jakimś mierze. No oczywiście trudno mówić o przegranych tych, co wygrali w pierwszej turze wybory prezydenckie, czy mają najwięcej mandatów, bo ale możemy mówić o takim pewnym pyrrusowym zwycięstwie, jak Prawo i Sprawiedliwość, mimo że ma najwięcej mandatów, mimo że ma najwięcej poparcia łącznego, procentowego, no to możliwości koalicyjne tej partii są bardzo ograniczone, no tym samym można mówić o jakiejś porażce. Z drugiej strony partie, które, no myślę tu o Lewicy, która dostała nieco ponad 6% poparcia, myślę, że jest to bardzo słaby wynik i jest to porażka. Ale tu już nie mówię o konkretnych nawet przykładach, bo w porównaniu z wynikiem ogólnopolskim wynik chociażby pani Biejat w Warszawie był znacznie lepszy, więc to jest jakieś zwycięstwo czy jakiś sukces i w kilku miastach taki sukces mógłby być oczywiście ogłoszony. No ale jeśli popatrzymy w skali krajowej, no to niewielu był radnych wojewódzkich, niewielu radnych nawet w skali miast czy poniżej, no jest na pewno porażką i to chyba porażką taką, że ta partia nie potrafi określić swojego profilu takiego gospodarczo-społecznego. Nie wiadomo, do kogo właściwie ona jest skierowana. Co powoduje, że też nie ma no, wielu osób, które ją popierają, bo jeśli ten przekaz jest, że jest to partia liberalna światopoglądowo i właściwie nie wiadomo jaka gospodarczo, no to właściwie część osób widzi te same elementy programowe, chociażby w Koalicji Obywatelskiej. Nie musi i może głosować na silniejszą partię. To myślę, że w tym zakresie tutaj pan Czarzasty, bo to chyba trzeba kierować do lidera partii, no niestety poniósł porażkę w skali całego kraju. Panie profesorze, jeszcze chciałam zapytać o rolników, bo jednak wśród rolników najpopularniejsze także było Prawo i Sprawiedliwość. Co powinna zrobić koalicja 15 października w stosunku do rolników teraz? Jakby był pan doradcą rządu, co by pan postulował, żeby jednak te stosunki i to poparcie wzrosło? Znaczy ja myślę, że tutaj najważniejsze by trzeba było sprawdzić szczegółowo, jak głosowali rolnicy według
wielkości chociażby gospodarstwa rolnego. Mam dość silne przeczucie, nie badałem tego, ale te przeczucie i podejrzenia są dość silne, że te 50 chyba, właśnie już nie pamiętam, 57, sprawdziłem sobie szybko, 57% rolników wskazujących, że poparło Prawo i Sprawiedliwość, to są mali rolnicy, rolnicy, którzy nie prowadzą bardzo często rynkowej działalności lub ich rentowność jest niewielka, a wśród popierających partii opozycyjne, partii koalicji 15 października, myślę, że tu są ci silni rolnicy, rynkowi prowadzący działalność. Ja myślę, że tutaj zawodzi ciągle komunikacja. Rolnicy oceniają swoją trudną sytuację dzisiaj i obarczając jednocześnie tym aktualnie rządzących, co oczywiście jest no, dość sporym uproszczeniem i pewnie absurdem, bo przecież w 3 miesiące rządząca koalicja nie była w stanie zrealizować wszystkich postulatów rolników, którzy oni w ostatnim czasie na strajkach przekazywali nam. Nasza słuchaczka jeszcze przypomina, Anna Bracka, rolnicy pamiętają Tuskowi poprzednie rządy, wyprzedawanie majątku na przykład cukrowni i ziemi obcym inwestorom, często nie mają internetu i o innych opcjach nie mają wiedzy. Część rzuciła się w ramiona Konfederacji. Jakby pan jeszcze na koniec skomentował ten głos? No trudno nie mieć poczucia, że faktycznie rolnicy pamiętają to, co Donald Tusk robił przy poprzednim rządzie, ale bardziej myślę, że tu jest narosło takich wiele mitów, wiele takich półprawd i takiego poczucia niesprawiedliwości, a jednak zapomnieli, że to 8 lat ktoś inny rządził, że to ktoś inny tę sytuację klarował, czy tę sytuację spowodował ich aktualną sytuację, w której są. No pewnie tak, pewnie pani Anna tak ma rację i to są takie zadawnione poczucie krzywdy, o tak bym to nazwał. Panie profesorze, dziękujemy serdecznie za ten komentarz i mam nadzieję do zobaczenia w telewizji Idź Pod Prąd. Profesor Sławomir Kalinowski był moim państwa gościem. Dziękujemy serdecznie. A teraz chciałam pokazać wam trailer filmu Skazany za Dudę i Kościół Chojecki Kasacja. I może jeszcze jak wesprzeć naszą telewizję, bo my, drodzy państwo, utrzymujemy się z waszych dobrowolnych datków, a nie z przymusowych podatków. I powiemy więcej o wojnie w lubelskiej Koalicji Obywatelskiej. Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję. Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo? Utrzymuję zaskarżonym rok mocy. Jestem gorliwym katolikiem. Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii. To jest pokrzywdzony w uczuciach religijnych. Ja zadzwonię do mojego adwokata. Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być w majtkach. Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno. Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy. Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze,
żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków. No, liczyliśmy na więcej. Ja bardzo liczyłem na to, że Koalicja Obywatelska wspólnie z naszymi innymi partnerami z Koalicji 15 października przejmie sejmik województwa lubelskiego i że po 8 latach fatalnych rządów PiSu będziemy rządzić w sejmiku województwa lubelskiego po to, żeby z jak najlepszym pożytkiem w dobrych relacjach z rządem Unią Europejską dysponować środkami europejskimi i z jak najlepszym pożytkiem dla mieszkańców województwa lubelskiego. Nie udało się to, więc przyznam szczerze, jestem trochę zawiedziony wynikiem tych wyborów. Liczyliśmy w sejmiku województwa lubelskiego na nieznaczną, ale wygraną. Czego zabrakło w kampanii, czy w działaniach w ogóle partii? Ja mam takie wrażenie, że niska frekwencja, która na Lubelszczyźnie w tej grupie wiekowej, najmłodszej, była bardzo niska, spowodowała, przełożyła się na nasz gorszy wynik, bo ja przypominam sobie sondaże sprzed kilku tygodni, które pokazywały, że Koalicja 15 października ma większość w sejmiku województwa lubelskiego, a ta niższa, niska frekwencja w tej najmłodszej grupie wiekowej spowodowała, że nasz wynik też był gorszy. Chyba nie potrafiliśmy jednak przekonać młodych ludzi do tego, że te wybory są bardzo ważne, że te wybory są tak ważne jak wybory 15 października zeszłego roku, że wybory samorządowe są bardzo ważne i to był chyba kluczowy czynnik. A z nami w studiu Sojusz Marek Wieczorek, dziennikarz, który również kandydował do sejmiku województwa lubelskiego Koalicji Obywatelskiej. Witamy cię serdecznie. Oraz Dariusz Baran, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Wsparcia Ekologii, który również kandydował do sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej. Witamy serdecznie. I oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd nadal. Panowie, Onet... Czy nadal szef, czy nadal jestem? Czy nadal Paweł? Nadal jesteś, pastor Dobrze. Paweł Chojecki z nami, szef. Jeszcze nadal. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na dzień dzisiejszy, jak to mówią. Onet doniósł, że w naszym sejmiku, w wyborach do sejmiku, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga spektakularną klęskę poniosły. I posłanka Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej wypowiedziała się na ten temat, domaga się rozliczeń i jako głównego winowajcy temu, co się stało, że jednak Koalicja Obywatelska przegrała z Prawem i Sprawiedliwością, wskazała pana Żmijana, który jest szefem struktur koalicji w Lubelskim. Czy zgadzacie się z tą opinią, jaka jest wasz głos na temat tej wojenki, która się dzieje teraz w lubelskiej Koalicji Obywatelskiej? To może ja dwa zdania, bo ta wojenka nie pierwszy raz jest i nie pierwszy raz wszczynana przez tą samą osobę. Pewnie, może nie wszyscy, ale pamiętamy jeszcze, że tuż przed finalizacją układania list do miasta też ta sama osoba wszczęła podobną wojenkę. Tylko wtedy było na temat list i kandydatów do Rady Miasta. Natomiast jeżeli się chce wszczynać jakiekolwiek wojny i robić rozliczenia, to należy najpierw uderzyć się we własne, a nie cudze piersi. I od tego by należało zacząć. Bo jeżeli mówimy, że tak jak było powiedziane, to, że mamy spektakularną porażkę, no to nie wiem, czy tak ona jest... Tak podał Onet. No właśnie, no ale nie wiem, no, Onet też pewnie sobie sam tego nie wymyślił. Nie wiem, czy ona jest spektakularna. Na pewno jest to porażka, bo można było spodziewać się lepszego wyniku, ale jeśli już mówimy, że jest porażka, to najbardziej w Lublinie. W mieście Lublin, gdzie zamiast trzech mandatów mamy dwa mandaty, a powinny być trzy. Do sejmiku województwa lubelskiego. No to miasto Lublin, powiat Lublin, no to pani poseł jest właśnie przewodniczącą struktur powiatowych w Lublinie i dlatego należałoby właśnie zacząć pewnie od siebie. Przypomnijmy, że te listy układał pan przewodniczący Żmijan. Nie do końca tak było. Właśnie to cała historia polega na tym, że generalnie listy są układane na podstawie propozycji od szefów
powiatów. Więc jeżeli chodzi o na przykład powiat lubelski, gdzie rządzi pani Marta Wcisło, to były jej propozycje. Ona złożyła propozycję chociażby pani Anny Rywki, która miała być i walczyła jak lwica o to, że była na pierwszym miejscu kosztem Bożeny Lisowskiej. I tu powinniśmy bardzo mocno zaznaczyć, że Anna Rywka summa summarum zrezygnowała ze startu do sejmiku województwa lubelskiego, wystartowała do miasta i uzyskała mizerny wynik, nie dostając się do Rady Miasta. A Bożena Lisowska, która zresztą jutro zaprosiłem ją na program Wieczorek przy mikrofonie, która sama osobiście odpowie na różnego rodzaju zarzuty wynikające z tych informacji, które udziela pani Marta Wcisło, uzyskała wynik 24 tysiące. To jest najlepszy wynik w Lublinie. Nawet ponad. 24 tysiące z kawałkiem, jak to na tym. Więc myślę, że zarzuty pani Marty Wcisło są po prostu niepoważne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, promowała też innych kandydatów, robiąc sobie wspaniałe zdjęcia typu walentynkowego. Trochę jej się chyba okres pomylił lutowy z kwietniowo-marcowym. I kandydaci też rewelacyjnych wyników nie zdobyli. Ale panowie, bo jak tak was słucham, to nachodzi mnie taka refleksja. Dlaczego rozmawiacie o tym w mediach? Dlaczego jest to publiczne? Dlaczego taka, można powiedzieć, takie pranie brudów koalicji publicznie, a nie załatwicie to w własnym gronie i po prostu no, wasi wyborcy nie będą musieli tego słuchać, no bo nie ukrywam, no to nie są pozytywne informacje i rzeczywiście część wyborców może się, że tak powiem, zgorszyć tym, co się dzieje w lubelskiej platformie. Dokładnie się z tobą zgadzam. Pierwsza rzecz. Takie rzeczy nie powinno się publikować w Onecie i wzywać kogoś do tego, żeby się poddał do dymisji czy zrezygnował z funkcji. To jest raz. Powinno odbyć się spotkanie, które będzie właśnie analizowało to wszystko. I takie spotkanie zapewne się odbędzie. Tylko no jeżeli wybory kończą się o 21 w niedzielę, a rano jakimś dziwnym trafem jest artykuł przygotowany i wypuszczony w Onecie przez dziennikarza, który nie mógł się skontaktować z człowiekiem, który sam startował w wyborach samorządowych, który był, ja się widziałem ze Stanisławem Żmijanem o godzinie 24 w nocy na wieczorze wyborczym w Lublinie, gdzie pani Wcisło tak naprawdę w ogóle nie było. Ja nie wiem, dlaczego ona się lansowała w Warszawie. No to jeżeli się taki artykuł... No ale przyznacie, że wyglądała naprawdę ładnie. Ślicznie, no czerwone... W pierwszym rzędzie tak. Przy tam panu Trzaskowskim i panu premierze Tusku się zaprezentowała, także tu medialnie może wszystko zostało dobrze rozegrane, patrząc nasz region dziennikarza. W stolicy, czy w robiąc mediach ogólnopolskich. Robiąc sobie, przepraszam cię, selfie, tak, promując siebie. Czyli uważacie, że powinna być tutaj w Lublinie? Oczywiście, oczywiście był wieczór wyborczy i Krzysztofa Żuka, i był wieczór wyborczy Platformy Obywatelskiej w Lublinie. Mogła być czy na jednym wieczorze, czy na drugim wieczorze, a nie udzielać wywiadu w nocy, bo nie wiem, kiedy to było, ale jeżeli artykuł się pokazuje zaraz z rana, no to i robi się aferę, no to uważam, że jest to niepoważne. Zresztą widać na zdjęciach, które są prezentowane, jak selfiki są zrobione, filmiki, żeby się promować, a myślę, że to chyba nie tędy droga. Pan przewodniczący Stanisław Żmijan odpowiedział, można powiedzieć, pani poseł, wydając oświadczenie. Nie zgadzam się z panią poseł, że listy były źle skonstruowane. Znajdowała się na nich silna reprezentacja kobiet, a na tym bardzo mi zależało, podał między innymi pan przewodniczący. No właśnie, ale jeszcze chciałam was dopytać w takim razie, dlaczego pojawiają się frakcje w lubelskiej platformie? No pewnie one są we wszystkich partiach i we wszystkich miastach, ale co zrobić, żeby te frakcje jakoś pogodzić ze sobą? Co zrobić, żeby tych frakcji było mniej, żeby te podziały były mniejsze? A właśnie, że tak jak kiedyś mówił chyba prezydent Komorowski, żeby ta zgoda budowała.
Wybrała autorytet. No, no dobra, no rozmawiamy o Platformie. Pytanie ciężkie, ale myślę, że odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Trzeba nam nowego lidera w Lublinie, bo mandat, który dostała pani Marta Wcisło, mając 64 tysiące głosów, jakby nominował ją do tego, żeby była liderem w Lublinie. Świetny wynik. Mhm. Tylko szkoda, że tego, to, co zrobiła i swoją pracą i przykładem, nie przełożyła na kolejne mandaty do sejmiku, bo po prostu nie angażowała się w kampanię poza kampanią ludzi do Rady Miasta. A przypominam, że sejmik województwa lubelskiego z Lublina mieliśmy 3 mandaty, a mamy 2. Czyli brak zaangażowania pani Marty Wcisło jest odzwierciedleniem wyniku słabszego, dużo słabszego. Druga rzecz, lider, który jest, powinien łączyć, a nie dzielić. To jest podstawa. Jeżeli chce się dobrze drużynę poprowadzić, to ten lider musi być na przodzie i za sobą musi mieć ludzi połączonych, a nie po prostu dzielić wszystkich, którzy chcą cokolwiek zrobić. Więc myślę, że tu są te dwie przyczyny. No tak, i na koniec jeszcze nie, nawet jeśli wynik jest nie taki, jaki by się chciało uzyskać, to rolą lidera nie jest pójście do mediów i od razu głoszenie wszem i wobec, kto jest winny, tylko znalezienie rozwiązania i przedyskutowanie tego wewnątrz. I to jest to. No tak naprawdę liderzy sprawdzają się nie wtedy, kiedy są sukcesy, bo wtedy tych liderów jest zawsze wielu i każdy chętnie podzieli się i uszczknie sobie dla siebie nieco tego sukcesu. Natomiast jak zwykle porażka jest sierotą. No i lidera, rolą lidera jest to, żeby wziąć na siebie ciężar tego i gdzieś tam być może nawet... No nie wiem, jak w jakiś sposób wszystkich, którzy są w zespole, przygarnąć troszkę i pocieszyć, nawet jeśli są smutni. No taka jest, tak to wygląda. No. Takim liderem jest bezapelacyjnie prezydent Krzysztof Żuk. Bezapelacyjnie. Tylko, że on się ubiegał, jak wiemy, o prezydenturę. A no i wygrał w świetnym stylu, ostatecznie chyba 57. Tak. I podjął bardzo mądrą decyzję. Tu też trzeba pochwalić prezydenta Żuka. Prezydent Żuk wokół siebie zgromadził całą koalicję 15 października. I trzeba brać przykład, bo zresztą nawet jadąc tutaj do studia z Darkiem rozmawialiśmy, że tak naprawdę na wschodzie to powinniśmy pójść tak, jak to było 15 października. Wszyscy razem, a nie każdy osobno. To jest jedna. Czyli również do sejmiku. Oczywiście, to chyba prezydent Żuk zdobył na pewno część głosów pisowskich też. Ależ oczywiście. Taka skuteczność, zdaje się to hasło wyborcze, jesteśmy skuteczni razem. Tak, razem jesteśmy skuteczni. Razem jesteśmy skuteczni. Tak jest. To nie jest tylko hasło, tylko prezydentowi Żukowi udało się to zrobić. Sejmiku się nie udało. Ale to jeszcze raz podkreślę i to z całą odpowiedzialnością. Do tej pory w zeszłej kadencji mieliśmy jako koalicja 7 mandatów. 3 z sejmiku, 3 z Lublina. Teraz mamy 6, 2 z Lublina. To kto jest winny? Czy region, czy człowiek, który jest szefem struktur w Lublinie? Więc droga Marto, uderz się w pierś. Postaramy się zaprosić też panią poseł Martę Wcisło, jeśli nie wzgardzi naszym zaproszeniem, no to chętnie też ją tu podejmiemy, żeby przedstawiła swoje racje. Ale ja chciałem się odnieść jeszcze do tej ciekawej tezy, którą podałaś na początku. To przecież tak jest w polityce powiedzenie porównujące do produkcji kiełbasy, nie? Że wszyscy się zajadają kiełbasą, ale jakby zobaczyli, jak ją się robi tam od kuchni masarni, to może niekoniecznie by chcieli jeść. Wszystko smakowało. I do tej pory rzeczywiście panował taki pogląd, że te spory powyborcze, rozliczenia, te tarcia w koalicjach, że trzeba tak na zaciszu gabinetów, a tu tylko uśmiechamy się, podajemy sobie ręce i tak dalej. I pierwsza, kiedy się dowiedziałem o tym sporze, no spór to mało powiedziane, no taki otwarty konflikt, żądania do dymisji i tak dalej, no, nic przyjemnego, no to pomyślałem, ale głupio robicie,
nie? Że to się nawalacie wewnętrznie, wynik słaby, Czarnek się śmieje, triumfuje, chce PiS, ten PSL przeciągać do PiSu i różne takie brzydkie rzeczy robi, a wy się kłócicie, nie? Taka pierwsza myśl i chyba każdy, kto o tym słyszy z innych regionów Polski, to taką myśl ma. Ale później tak zacząłem myśleć, a słuchajcie, no jeśli chcemy nową jakość troszkę w polityce, jeśli chcemy ludzi zaangażować w to rozliczenie, w to później pójście na wybory, takie świadome, nie tylko, że no jest lista, na jedynkę głosuje, tylko żeby sobie znaleźć kandydata, popatrzeć, co on robi, to może, to takie moje zdanie, może ten konflikt można by przepracować w kierunku takiego sukcesu, że rzeczywiście budujemy społeczeństwo obywatelskie i takie spory, że tak powiem, nie są ukrywane przed wyborcami. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to jest chyba jednak, ja bym się skłaniał ku temu, co powiedziała Eunika, że jednak brudy w domu się pierze, we własnym, a nie rzuca się do sąsiadów czy na forum publiczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co Darek powiedział, bijmy się najpierw w swoje własne piersi, to jest jedna rzecz, zanim uderzamy w czyjeś, bo winy powinniśmy szukać u siebie i to z całą odpowiedzialnością, to jest jakby drugi. Trzecie, to co mówisz, też ma trochę, Paweł, racji, bo ja przytoczę wyniki na przykład z mojego okręgu, którego ja startowałem z dwójki, gdzie to jest bardzo trudny okręg, a różnice między nami, powiedzmy, pierwszą piątką, załóżmy, oczywiście lider to jest premia za jedynkę, gratuluję Andrzejowi, świetna robota. Dwójka jest dla nas, no, moja była dwójka jakby z listy, ale zrobiłem trzeci wynik. Zaskoczenie dla nas, pozytywne, bo rzeczywiście świetną robotę zrobiła nasza koleżanka w Dęblinie i w innych miejscowościach, ale 3, 4, 5, czyli te pozycje, które uzyskaliśmy, ja na trójce z Lublina na trzecią pozycję, czwartą chyba Lubartów miała Sylwia i piątą miał kolega z Kraśnika, nas różniły 50 głosów między sobą. To znaczy, że było właściwie ustawiona lista, bo cała lista pracowała. Macie już swój elektorat taki, tak, z nazwiskami związanymi, z ludźmi konkretnie. Dokładnie tak. No, dla mnie to byłoby trudne wyzwanie, bo pierwszy raz tego okręgu bardzo dużego startowałem. Nie byłem w ogóle znany z tym okręgu, bo jestem z Lublina i generalnie mój elektorat jest liberalny, moich przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy znają moje poglądy. Tam jest było ciężko, ale udało nam się. To była właściwa decyzja Stanisława Żmijana, przepraszam. Mówisz o zespole już, tak, który... już zawsze mi gdzieś tam mam z tyłu głowy, że byłem tancerzem ZTL-UMCS, że była właściwa, bo całym sukcesem, jeżeli rzeczywiście frekwencja by była większa, to wtedy jest sukces, kiedy cała lista pracuje. I to jest cała skuteczność. Nam, tak jak tutaj wcześniej chyba wypowiedź była Michała Krawczyka, naszego też posła, mówił, że nam wygranej, znaczy z przegranej, no, przyczyną, jedną z przyczyn przegranej była mała frekwencja związana z tym, że młodzież nie poszła. Mhm. Ale to ja tylko wtrącę, bo a propos układania list i czy miejsce ma duże czy małe znaczenie. Owszem, ma pierwsze, nie wiem czy drugie, bo jak się okazało i w okręgu pierwszym, i w okręgu drugim, osoby z miejsc 4-5 robiły bardzo dobre wyniki i weszły do sejmiku. Z 5 może nie, 4. Z drugiego okręgu nie, ale z pierwszego już tak. Więc jakby na siłę pchanie kogoś na pierwsze miejsce jest to oznaczać, że oznaczać może tylko tyle, że no, nie liczymy na to, że ta osoba zrobi dobrą kampanię i naprawdę do siebie zachęci wyborców, tylko że wejdzie do sejmiku mając numer 1 i właściwie jak wyborca nie jest zdecydowany na konkretne nazwisko, ale głosuje na daną listę, no to postawi krzyżyk przy jedynce. No to takie myślenie, jak widać, nie sprawdza się, bo osoby z dalszych miejsc potrafią zrobić bardzo dobry wynik i nawet wejść do sejmiku, to w pierwszym okręgu taki przypadek był. Tak. Osoby z miejsc 2, 3 i 4 nie weszły, ale z miejsca 5 już tak. Mhm. Teraz a propos tej kuchni wyborczej, to chciałam was zapytać o waszą kampanię. Jakie były takie najtrudniejsze momenty i najpiękniejsze momenty w tej kampanii?
najpiękniejszy moment, może ja zacznę, bo troszkę bardziej... Myśmy tylko nie o tych negatywach rozmawiali. Nie, pozytywny. Wiesz co, pozytyw to taki przyjęcie ludzi. Bardzo ciepłe, bardzo rzadko nam się zdarzało już w przeciwieństwie do kampanii sejmikowej, żeby ktoś nas obrzucał błotem, żeby ktoś nas znieważał. Bardziej była przyjazna ta kampania. Ludzie naprawdę widać, że się otworzyli, przestali się bać. To jest ważne, bo przestali się bać wypowiadać swoje poglądy. Ja się bardzo z tego cieszę. Druga, poznałem mnóstwo ludzi i tak jak obiecałem wyborcom, że jeżeli się dostanę do sejmiku, to będę nie tylko odwiedzał na przykład targi raz na 5 lat, tylko że będę częściej. Mimo tego, że się nie dostałem do sejmiku, zamierzam od czasu do czasu się pojawić i po prostu porozmawiać jako aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, bo trzeba rozmawiać z ludźmi i zapytać, dlaczego tak zagłosowali, tak? To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, bo o negatywach to nie będę mówił, takie sympatyczne zmęczenie, że człowiek wracał do domu po całym dniu, bo naprawdę to były całe dnie spotkań, rozwieszania banerów i było takie zmęczenie totalne, ale rano wstawał i chciał iść dalej. I to są dla mnie takie trzy najważniejsze. Darku, nie wiem, co dla ciebie... Znaczy, ja mogę potwierdzić, jeśli chodzi o jakby różnicę między kampanią do Sejmu i teraz tą do samorządową, że rzeczywiście już coś się zmieniło. To był krótki czas, to są 4 miesiące, więc tak naprawdę można by było powiedzieć, no co to jest, co są 4 miesiące, to nic jeszcze. Ale jednak jest różnica i to widać. Ja mogę też potwierdzić, że takie było kilka takich fajnych momentów, gdzie gdzieś tam na targu, mimo że oczywiście jakoś tam się spieszymy, żeby jak najwięcej, nie wiem, materiałów rozdać, jak najwięcej osób spotkać, ale czasami zdarzały się dyskusje, że ktoś widać było, że chce po prostu porozmawiać. Wcale niekoniecznie się z nami w 100% zgadzał. Więc takie rozmowy, które trwały nawet po kilkanaście minut, czyli strasznie długo, ale były i one były fajne, więc jakby to jest to i też mogę potwierdzić, że licznik kroków wskazywał jakieś dziesiątki tysięcy czasami jednego dnia, więc i kondycyjnie też coś pewnie człowiek zyskał. Skutek był całkiem niezły, no bo ja muszę się pochwalić, że 8 kilo zrzuciłem przez kampanię. Właśnie o to chciałem pytać. Jak patrzę na swoje... Możesz stare marynarki wyjąć. No właśnie dokładnie to zaczynam robić. Ja przyznaję, nie wiem, nie ważyłem się. Ale pewnie nie 8 kilo raczej, niestety. Bo tak jak mówicie, że sytuacja się zmieniła, ludzie się zaczynają zmieniać, bo też jeśli się patrzy na sytuację mandatów, jakby wyglądała ta sytuacja, jeżeli to by były wybory parlamentarne, to rzeczywiście PiS by uzyskało o 5 mandatów mniej, a koalicja wyborcza, tak. Koalicja Obywatelska o 7 mandatów więcej. Tak, mówisz o całej Polsce. Tak, tak. O całej Polsce. Rzeczywiście to jest to inaczej jednak nawet. Progres. I teraz ostatnie pytanie, takie optymistyczne. Jak wybrać, czy skąd wziąć, jak znaleźć tego lidera, jeśli chodzi o lubelską koalicję obywatelską, Platformę Obywatelską? Czy macie już jakieś typy? Czy ta osoba dopiero musi się pojawić? Czy to będzie ktoś z zewnątrz? To ja powiem, bo tak, liderzy są. Może tylko po cichu trzeba ich troszeczkę pchnąć do przodu, bo są. Może trochę odwagi albo, nie wiem, sytuacja nie była taka, która pozwalała na to, żeby ten lider się objawił. Ja już powiedziałem chyba tutaj w poniedziałek, że to nie jest tak, że można komuś kazać być liderem. I w drugą stronę ktoś też nie może przyjść i powiedzieć, ja będę waszym liderem. To tak w ogóle nie działa, więc to nie jest tak. Natomiast są osoby, które moim zdaniem bardzo się nadają na to, aby być liderami, bo tak naprawdę no to my mówimy na przykład o Lublinie, mówimy o całym regionie, ale tych miejsc i powiatów, czy też takich nawet okręgów wyborczych jest więcej, więc właściwie w każdym miejscu należałoby mieć lidera i wtedy to by dobrze funkcjonowało. I pewnie taka jest konieczność, żeby w tą stronę iść, że te osoby, które gdzieś może, nie wiem, my zauważymy, że
nadają się na lidera, ale nie będziemy przecież im mówić, wyjdź i powiedz, że będziesz liderem, ale może im troszeczkę podpowiedzieć, że nadajesz się człowieku i po prostu rób. Mhm. Czyli więcej pracy zespołowej. To jest jedna rzecz, ja myślę jeszcze jedną rzecz. Na pewno nie przy fleszach aparatów, na pewno nie przy otwartych kamerach. Takie rozmowy powinny się odbyć w ścisłym gronie, ale nie tylko zarządu, który jest jakby tą przedstawicielami wszystkich ludzi, którzy należą do Platformy, ale może właśnie takie duże zebranie, które wskaże nowych liderów, bo dla mnie działania, tak jak powiedziałem i mówię to od poniedziałku, naszego lidera w Lublinie, którym jest Marta Wcisło na tą chwilę i jej wynik 64 tysiące, to co zrobiła od poniedziałku robi w mediach, dla mnie ją dyskwalifikuje. Stanowczo. No mówię, zaprosimy jeszcze panią Martę, mam nadzieję, bo teraz jest w Sejmie, ale może poniedziałek zaproponujemy. Ja chciałem jeszcze dotknąć jednej rzeczy, którą zauważyłem. Ja jestem takim fanem takiej pracy lokalnej, od podstaw, z poziomu ziemi, żeby zaczynać i tak dalej, łączyć ludzi. I no taka obserwacja, że były przecież powiaty, gdzie lubelskie, gdzie Platforma nie miała swojej reprezentacji. Dokładnie tak. To gdzie my mówimy, tu z profesorem Kalinowskim przed chwilą dyskutowaliśmy, że są wsie czy rejony wiejskie, podmiejskie i peryferyjne. No to lubelskie ma dużo tych rejonów peryferyjnych i tam Platformy fizycznie nie ma, można powiedzieć. Są gdzieś poszczególni działacze, gdzieś oni się tam ujawniają przy wyborach, jakieś listy, koalicje tego, śmego i owego, ale żeby ktoś zobaczył w swojej gminie, czy nawet mówię lubelskim powiecie, nie? Tu Janów Lubelski, no to no, dokładnie. Można dać jako przykład. O, to są ludzie Platformy. Oni to robią nie na wybory, tylko pomiędzy wyborami. Tu pod Lublinem, my jesteśmy właśnie ten obszar, jak profesor Kalinowski mówi, taki wiejski, podmiejski, to już było lepiej. Bo tu za waszą też dużą zasługą i Basi Frąg, która tu kandydowała na wójta, pojawiło się już to środowisko i to środowisko zaczęło funkcjonować, jest go jakoś tam widać, jest rozpoznawalne, ma plany na przyszłość. Czy jakieś myśli, rozmowy właśnie po tej kampanii, że w tej Polsce peryferyjnej nie ma ludzi czy takich społeczności tej koalicji, bo tu szerzej można pójść, tak, koalicji, tak, 15 tak, października, żeby ludzie mogli zobaczyć was, dotknąć, oto jest ten, ma takie poglądy, tak dzieci wychował, tutaj o, tu taką ma firmę, tu jest uczciwy czy nieuczciwy, no i robi coś dla społeczeństwa. Czy taka refleksja już gdzieś się pojawia w środowisku Platformy? Paweł, ja dam ci przykład może tego, co było w 2006-2007 roku, kiedy Koalicja Obywatelska miała największy sukces, bodajże w Sejmiku Województwa Lubelskiego, mam nadzieję, że się nie pomylę, miała 11 mandatów. Sama koalicja, bez PSL-u, bez innych. Ale rzeczywiście wtedy była wykonana praca, że tak jak właśnie rozmawiałem ze Stanisławem Żmijanem, bo on między innymi to robił, opowiadał mi, że jeździli od miejscowości małej do miejscowości, gdzie spotykało się nagle 5, 6 osób, później 7, później 10 i tak dalej. Taką pracę trzeba po prostu wykonać ponownie. Pokazać ludziom, że Tusk nie jest z Niemiec, że my nie jesteśmy niemieckimi Żydami z Rosji. Tak, tak jak Darek wymyślił taki slogan, że jesteśmy normalnymi, fajnymi. Ja sobie to tylko złożyłem. Tak, już faktycznie tłumaczyłeś. Ale chodzi o to, że jesteśmy normalnymi facetami, z którymi da się porozmawiać, powygłupiać, pożartować, napić się Coca-Coli czy innej szkockiej 40, ale chodzi o to, żeby po prostu pokazać, że my jesteśmy, że i chcemy coś robić dla mieszkańców Lubelszczyzny. I Paweł, zgadzam się z tobą, jeżeli ktoś przez 5 lat nie funkcjonuje, nie mówi, że jest z Koalicji Obywatelskiej lub te spotkania są tak rzadkie, że ich praktycznie nie ma, a jeszcze później robi lokalny komitet, w którym chowa szyld Platformy, bo dla mnie to też było po prostu szokiem, że mieliśmy kandydatów na prezydentów
żebym nie skłamał, Zamość, Chełm, bodajże Puławy i na Wójta mieliśmy jedną Basię Frąg tutaj w Jastkowie, w całej Lubelszczyźnie. A resztę się pochowało w ale swoich... To wiesz, to żeby wyprostować, to pochowało... Czasami to, trzeba. Trzeba. Czasami to, trzeba. Tak jak w Lublinie trzeba to zrobić. Ale też Świdnik, tak? Ale też Świdnik. W Świdniku tak. Jest dogrywka, jest druga tura, ale tak naprawdę jest to wynik historyczny. Tam nigdy tak nie było. I tylko dzięki temu, że cała koalicja 15 października stanęła jako całość, no to mamy taką sytuację i moim zdaniem nie będzie łatwo, ale jest szansa, żeby ten Świdnik odzyskać. Zresztą będzie debata, więc... będzie debata, będą rozmowy. Dzisiaj składałem okazję, miałem Edycie Lipinowieckiej, która startuje gratulować. Ale Darek, jedną rzecz zauważ, tam nie były chowane szyldy. Nie, nie, nie były. Na konferencji prasowej przyjechali posłowie z każdej opcji. Tak. Każdy miał w klapie albo serduszko, albo kończynkę, albo nikt się nie chował. I na tym to polega, że kandydaci poszczególnych opcji łączymy się w koalicję 15 października, bo akurat w Świdniku chyba nawet tak zarejestrowali komitet tak. Koalicja 15 października i te szyldy były pokazane. Mi o to chodzi. I chyba Paweł tobie tak, też, że budujmy to, budujmy wizerunek. Być... Nawet jak się łączymy, to łączmy się pod właśnie szyldem ale swoich... Ja to tylko dodam tak, że to troszkę już się zaczęło dziać. Jastków jest przykładem, ale też i powiat ziemski, lubelski, też już po trochu, bo tak naprawdę te struktury gdzieś tam... No, że tak powiem, zauważyliśmy problem, tak, jakiś czas temu, więc no to, tylko że to nie da się tak powiedzieć, okej, okay, no to dzisiaj widzimy problem, jutro już go rozwiązujemy. To tak niestety się nie da, ale to już ma miejsce. To powinno być pewnie bardziej powszechne. No i to jest praca do wykonania, ale z kolei to, co Marek powiedział, że w trakcie tych spotkań na bazarach i targach, no tam tak, no nawet obiecywaliśmy czasami, że jasne, że po pierwsze macie rację, że trzeba pojawiać się wcześniej i rozmawiać, a po drugie, że będziemy to robić. Więc no to po prostu gdzieś tam już się zaczęło i te wnioski są. I pewnie będzie się to działo. No i mam nadzieję, że jest jak najlepszym rezultatem na przyszłość. No mam nadzieję, że przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie będzie w Lubelskim rosło w górę i każdy będzie mógł świadomie oddać ten głos. Dziękuję wam za wasz udział. Rzeczywiście, no, wojenka trwa, ale... No, miejmy nadzieję, że... Mamy nadzieję, że z tego przede wszystkim... W takich psztyczkach, że tutaj ta sytuacja... Jakieś wnioski na przyszłość zostaną że tak powiem, snute. Zostanie, że tak powiem, ochłodzona, jeśli chodzi o temperaturę konfliktu, bo trzeba się brać do roboty. Polska czeka, szczególnie ta Polska wschodnia. Dokładnie. To za tylko chwilę potrzebuje mądrych tak. ludzi. Mądrych, ciepłych i łączących, nie dzielących. I tym akcentem zakończymy nasz program. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Marek Wieczorek, Dariusz Baran, pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy. Dziękujemy i do zobaczenia.